Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, z tej strony Maciej, kolejne już czwarte zdanie z książki Teraz, matura ze stawu C, z działu liczby rzeczywiste, z poziomu podstawowego. Znowu dowodzik, trzeba uzasadnić, że taka liczba jest wymierna. Co to znaczy, że liczba jest wymierna? To znaczy, że da się ją zapisać w postaci licznik przez mianownik, czyli w postaci ułamka zwykłego, gdzie licznik i mianownik jest liczbą całkowitą, czyli bez ułamków, bez pierwiastków i tak dalej. Czyli po prostu zwykły ułamek. Ogólnie rzecz biorąc, mówiąc inaczej, skasuj pierwiastek, żeby nie było symbolu pierwiastka, tak? I już jest ok. Dobrze, co my tu mamy? Mamy pierwiastek 5 plus 2 pierwiastki z 6 razy pierwiastek z 5 minus 2 pierwiastki z 6. Czyli skoro mamy pierwiastek razy pierwiastek, to ja to mogę przecież wrzucić pod jeden duży pierwiastek. Bo normalnie przecież możemy wymnażać sobie pierwiastki ze sobą, bo pierwiastki się normalnie mnożą. Oczywiście tych samych stopni, tak? A tu jest stopień drugi, tu jest stopień drugi. Teraz na dole jest 5 plus 2 pierwiastki z 6, 5 minus 2 pierwiastki z 6, a więc to jest a plus b razy a minus b, gdzie a to jest piąteczka, natomiast nasze b to jest 2 pierwiastki z 6. A więc tu jest wzór skróconego mnożenia, czyli pierwiastek duży przepisuję, ok, a na dole będziemy mieli tak. Czy to będzie a kwadrat, czyli 5 do kwadratu to jest oczywiście 25, albo może zrobimy jeszcze tak, że to jest 5 do kwadratu minus 2 pierwiastki z 6 do kwadratu, tak, żebyście to na razie jeszcze widzieli rozpisane. Dobra, no to go. 5 do kwadratu to jest 25 minus 2 do kwadratu to jest 4, pierwiastek z 6 do kwadratu to jest 6, a 4 razy 6 to jest 24. Czyli to jest pierwiastek z jedynki, czyli to jest 1. To mogę zapisać 1 przez 1, albo mówiąc inaczej, 1 jest liczbą naturalną, a liczby naturalne na pewno też są, zawierają się o, to się pisało takie, o, zbiorze liczb wymiernych, więc tym bardziej jest to liczba wymierna. CND, co należało dodać. Koniec. Bardzo fajne, miłe, przyjemne zadanie. Obyście takie mieli z tej prostej przyczyny, że widzicie, to nie jest nic trudnego, same wzory skróconego mnożenia i troszkę wiedzy o pierwiastkach. I 4% na maturze. Ci, co by chcieli zdać, to na pewno chętnie by takie 4% przygarnęli za 3 linijki. O. Łapki w górę, jak się podoba. Zmykam do kolejnego. Cześć.